widziałem księdza staruszka takiego siwiusieńki, jak wyskakiwał, dostał kolbą i już się więcej nie podniósł. To już miałem na wstępie obraz przyszły. Tam nas przebrano w mundury więźniarskie. No i ja wtedy dostałem numer 3444. Pierwsze komando, do którego został przydzielony, to było komando związane z pracami budowlanymi w obozie. Kolejna praca wiązana była z noszeniem ciał z kostnicy do krematorium. Pewną łatwość więźniowie mieli, jeżeli chodzi o zmianę komand roboczych, i Wilhelm Brasse wykorzystywał to. Później już takiej łatwości nie było. Z tego komanda Leichentragerów dostał się do kuchni obozowej. Administracja obozu potrzebowała rozbudowanej ewidencji więźniów. Nazywało się to Erkennungsdienst, co możemy przetłumaczyć jako służba rozpoznawcza. Do Auschwitz przywiezione zostały aparaty fotograficzne i poszukiwano więźniów, którzy mogliby je właściwie obsługiwać i wykonywać zdjęcia na potrzeby administracji obozowej. SS-man pytał się mnie, co ja umiem, więc mu powiedziałem, że laboratorium, pracę. No i oprócz tego znam portretowanie i retusz. A tam chodziło konkretnie właśnie dziedzinę retuszu. Spełniałem ich wymagania i oczekiwania i zostałem wybrany. Zaraz mi powiedział, że zostanę przeniesiony do innego komanda i na inny blok. Erkennungsdienst. Politische Abteilung. Więzień, kiedy był przywożony do obozu, miał wystawiany tak zwany arkusz personalny, Personalbogen. I elementem tego dokumentu była fotografia. To była prosta robota, aparat ustawiony, tylko kasetę zakładał i zmieniał, powiedzmy sobie, kasetę. Już ustawione światła były, normalnie nie ruszało się. Światła były normalnie, reflektory i takie przeciwcieniowe, to się ustawiło. Dodatkowo był jeden reflektor, żeby zaostrzyć rysy. Wykonywano 3 zdjęcia. Zdjęcie z nakryciem głowy, zdjęcie z przodu, en face, i zdjęcie z profilu. Do każdego zdjęcia była kartoteka, gdzie było napisane dokładnie, prawda, imię, nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, zawód. Kopia i negatyw razem, to było w tej jednej szafie. Żyjący byli w tej szafie po lewej stronie, a po prawej stronie ci, którzy zmarli. Zdarzało się, że przyprowadzeni więźniowie wyglądali źle, byli posiniaczeni, byli pobici. Takich więźniów odsyłano do obozu i po jakimś czasie byli ponownie wzywani do Erkennungsdienst w celu wykonania zdjęcia obozowego. Od marca 1942 roku do obozu kierowane były również kobiety i one również były fotografowane podczas rejestracji w obozie. Część, powiedzmy sobie, robił kapo, ten Niemiec jeszcze, no i część robił brudka Tadziu. A zdjęcia robiliśmy do numeru 135 tysięcy. Potem przyszedł szef i powiedział, że nie będzie się już więcej robiło zdjęć tych do ewidencji, bo szkoda materiału dla tego gnoju. Rozpoczęto tatuowanie więźniów. Na lewym przedramieniu numer obozowy był tatuowany każdemu. Natomiast zdjęcia wykonywano już tylko więźniom Niemcom bądź innym, o których losie decydował wydział polityczny. Więźniowie wykonywali również szereg zdjęć na potrzeby załogi obozowej. To były zdjęcia portretowe SS-manów, którzy
potrzebowali je do różnego rodzaju dokumentów. Do legitymacji i ewentualnie zdjęcia pocztówkowe. W hełmie sobie robił zdjęcie, czy w czapce, czy bez czapki. To już była moja praca. No i zadowoleni podobno byli. Inną kategorią zdjęć była dokumentacja potrzebna lekarzom niemieckim, którzy tutaj na terenie obozu przeprowadzali swoje zbrodnicze eksperymenty. Standortarzt, czyli lekarz garnizonowy Eduard Wirth, przyprowadzał do pracowni fotograficznej więźniów bądź więźniarki, które były wykorzystywane do eksperymentów jego i jego brata. Dużą kolekcję zdjęć lekarze przygotowali dla Józefa Mengele. Mengele nie mówił do więźnia ty, jak SS-mani, tylko zwracał się przez pana. A jednocześnie nie mogę w ogóle zrozumieć, że ten człowiek, który normalnie z panem rozmawiał grzecznie, jednocześnie w tym samym dniu skazywał do gazu setki ludzi. Tak samo jak był taki grzeczny i stosunkowo uprzejmy doktor Kremer. Niektórzy więźniowie zajmowali się również przygotowaniem albumów. Wykonali kilka takich albumów. Jeden z nich zachował się, został w bardzo wyjątkowych okolicznościach odnaleziony po wojnie i dla nas dzisiaj jest niezwykłym dowodem zbrodni dokonanej właśnie w Birkenau i przedstawia proces selekcji i później te ostatnie chwile ludzi, którzy zostali zamordowani w komorach gazowych. Wilhelm Brasse został tuż przed ewakuacją w grupie więźniów, która miała zniszczyć fotografie, które zostały wykonane w obozie. Więźniom polecono, aby je włożyć do pieca i podpalić. W ten sposób miały być zniszczone. Więźniowie wykonali polecenie, rozpalili ogień. Szef tak chwilę postał, może jakieś 5 minut, wyszedł, skoczył na motor, odjechał. No to ja to wziąłem z pieca, wyciągnąłem to, co było tam się dusiło, smażyło. Zalaliśmy to wodą. No i usunęliśmy z powrotem tam, gdzie te leżały te wszystkie nienaruszone jeszcze. I to zostało. To były negatywy, bo odbitki to się SS-mani zabierali. Ale negatywy zostały. Dzięki niemu ocalała prawda, bo bardzo łatwo możemy sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy nie byłoby tych zdjęć, o wiele prościej byłoby nam uwierzyć w to, że one nigdy nie istniały. Wykazał się wielką odwagą, uratował blisko 40 tysięcy zdjęć. W jednej z rozmów, którą odbyłem z nim, w momencie, kiedy dowiedział się, co robię, powiedział mi, że nie zazdrości mi tego. Jest dla mnie człowiekiem, dzięki któremu zachowaliśmy świadectwo. Jestem przekonany, że w momencie, kiedy nie istniałoby żadne zdjęcie portretowe osoby, po pierwsze, pozbawieni bylibyśmy bezpośredniej osobowej relacji z twarzą, z ofiarami, ale co jeszcze bardziej istotne, zostalibyśmy pozbawieni zupełnie tej prawdy. Staram się sięgać poza twarz. Widzę przede wszystkim człowieka. To jest niezwykle istotny element
spotykania się z tą twarzą, prawda, żeby jednak pokazać charakter, żeby pokazać człowieczeństwo. Spotykając się z twarzami tych ludzi, spotykam się nie ze śmiercią, a z życiem. Kolekcja tych fotografii, które mamy, jest przede wszystkim bardzo cennym świadectwem. Listy, zestawienia, opracowania, to jeden zespół. Zdjęcia stanowią uzupełnienie, bo to już nie jest tylko właśnie ten numer na liście, który jest skierowany do pracy, bądź imię, nazwisko plus numer figurujące na innym dokumencie. To jest również takie jestestwo, ta fizyczność. Liczę, że zrobię gdzieś z tych numerów 135 tysięcy, że mogłem zrobić 40 tysięcy zdjęć. We wspomnieniach Wilhelma Brasse można było się dużo dowiedzieć o osobach, które fotografował. Portret to jest portret. Ubóstwiałem robić zdjęcia mężczyznom, kobietom, odpowiednio ustawić. Oświetlenie, to wtedy się wydobywa rysy człowieka. U kobiety to jest nawet czasami jeden moment taki, że uchwyt, ułożenie twarzy czy powiek i ona wtedy przepięknie wygląda. Wilhelm Brasse podkreślał to, że jego przodkowie pochodzili z terenów Austrii. Miał możliwość podpisania Volkslist jeszcze w okresie przedwojennym. Nie zrobił tego, czuł się Polakiem. Podobnie w obozie był wzywany do wydziału politycznego i tam pytano go, co by zrobił, gdyby został zwolniony z obozu. A on cały czas odpowiadał, że jest Polakiem, czuje się Polakiem i dlatego niczego nie chciał podpisywać. Po wojnie próbowałem wrócić do zawodu. Skombinowałem aparat Kodaka, dobry aparat na film lajkowy, normalny. Jak zacząłem robić zdjęcia za tą postacią żywą, to ja widziałem, nieraz mi się wydawało, te Żydówki, które kiedyś robiłem zdjęcia. Zaniechałem tego, no i... Szczęśliwie zacząłem prywatny warsztat produkcji jelit sztucznych. Także z fotografią zupełnie zerwałem. Dzisiaj w archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau mamy unikalną kolekcję fotografii. Stanowią wyjątkowy dowód zbrodni dokonanej tutaj w obozie. W przypadku tych więźniów, którzy nie przeżyli obozu, są to ostatnie pamiątki po nich, ostatnie ślady ich życia. Dla rodzin, dla historyków, dla badających losy więźniów obozów Auschwitz są one bardzo ważną i cenną dokumentacją. Po co pamiętamy? Po co pamiętać, prawda? Można wybaczyć, ale trzeba pamiętać. Więc pamięć tutaj służy właśnie temu, żebyśmy wiedzieli, gdzie nie powinniśmy się już nigdy zapuszczać.